Na Skype'ie jest z nami Patrycja Markowska. Witaj, Patrycjo. Bardzo miło się z Tobą zobaczyć. No właśnie, ale zupełnie nowa rzeczywistość, prawda? Nowa rzeczywistość, trochę ciężko się czasami odnaleźć, bo tęsknię za ludźmi. Przytuliłabym Cię teraz, Paulinko, a nie mogę, no właśnie. Może wyciągnąć do siebie ręce. No właśnie, powiedz, jak Ty się w tej rzeczywistości nowej odnajdujesz, jak sobie dajesz radę? Są plusy i minusy jak każdej sytuacji. Tęsknię za rodzicami bardzo. Wiesz, raz w tygodniu zawsze jedliśmy obiad rodzinny i to był nasz rytuał, a nie chcę ich narażać teraz, więc to jest bolesne i takie trudne. No i tęsknię za koncertami. Wiesz, wczoraj na grupie z chłopakami sobie wysyłaliśmy filmiki z tego, co się działo na trasie poprzedniej i no i serce pęka. Ale myślę, że każda sytuacja, wiesz, no mam czas na książki, na to, żeby sobie pograć na ukulele, na to, żeby pobyć z synem, z rodziną. Nawet zaczęłam gotować, więc są, powiem Ci, są plusy tej sytuacji. Jak ci idzie? Słuchaj, to okazuje się, że całkiem nieźle, jak się ma internet i mogę tam podpatrywać jakieś rzeczy, to wiesz, myślę sobie tylko oczywiście o ludziach, którzy no nie mają tyle szczęścia, w sensie o tych wszystkich, którzy naprawdę mają ogromne problemy po prostu ze zdrowiem, z finansami i ciężko się cieszyć życiem w takim momencie, kiedy wiesz, innym jest tak ciężko, więc no staram się w tym jakoś odnaleźć, na ile potrafię. Mój syn się bardzo cieszy, że jesteśmy tyle razem, bo mój Jacek zawsze w trasie, wiesz, z teatrami, ja na koncertach i teraz ma nas w domu i to jest ten plus. Właśnie nawet u siebie na Instagramie pokazałaś, zaczęłaś śpiewać, bo powiedziałaś, że weekendy to dla ciebie czas koncertowania, prawda? Teraz weekendy spędzasz. Tak. Tak, no dlatego usiadłam sobie z ukulele, mówię, Boże, tak pomyślałam sobie o piosence z przesłaniem Let It Be i mimo, że gram na tym ukulele średnio, to mówię, nie, no po prostu muszę to, wiesz, wysłać do ludzi, którzy są ze mną, do fanów, bo no, tęsknię. Speaking words of wisdom, let it be. To też zupełnie inna taka domowa rzeczywistość, ponieważ chyba twój syn ma teraz szkołę online, prawda? Też musisz ma to szkołę online. Właśnie się nie połączył przed chwilą i ma jedną lekcję do tyłu. No siedzę z nim, wiesz, pomagam mu przy lekcjach, no. No dobrze, niepoprawna. Czy ty możesz być wreszcie poprawna, Patrycja? Mogę. Wiesz co, nie. Nie, to znaczy myślę sobie, że wróciłam z Ameryki Express, wiesz, gdzie byłam z programem i wróciłam tak naładowana, zainspirowana. Miałam tyle pomysłów, usiedliśmy z Maćkiem, Wasia, napisaliśmy ten kawałek i powiem Ci, że miałam duży dylemat, czy go puszczać w świat teraz, kiedy jest pandemia i kiedy są tak trudne czasy, ale sobie pomyślałam sobie, że wszyscy potrzebujemy oderwać się na chwilę od rzeczywistości. Potrzebujemy muzyki, książek, filmów i tego, żeby na chwilę, wiesz, się przenieść gdzieś myślami. No i co, powstał teledysk, słuchaj, do piosenki Niepoprawna, gdzie w domu. Ze wszystkich zdjęć, wiesz, z przeszłości, z dzieciństwa. Wiesz, pomyśleliśmy sobie, że to jest dobry moment też na walkę z koronawirusem i na moim profilu MusicArtu, musicart.pl, można wejść i wpłacić na Fundację Jurka Owsiaka do walki z koronawirusem, jakąkolwiek kwotę. Te najdrobniejsze też się liczą, to trzeba, wiesz, powiedzieć. Więc namawiam wszystkich do tego, żeby tam zajrzeli. No i co, no prosto z serca te dźwięki, bo one są bardzo optymistyczne, więc ja mam nadzieję, że trochę nakręcą nas też pozytywną energią, no. Dziś oskulam serce, niech się inni wstydzą. Wiesz, nam tak naprawdę są bardzo potrzebne te pozytywne bodźce. Mamy tyle złych informacji, tyle tak. Kolejnych danych schodzi. W związku z tym ja myślę, że akurat sprawiłaś swoim fanom naprawdę wspaniałą niespodziankę, zwłaszcza, że teraz właśnie przeglądamy te zdjęcia z dzieciństwa i w tym teledysku jest tyle twojego życia, tyle wspomnień. Czy ty się wzruszałaś, patrząc ten teledysk? Trochę tak, bo wiesz, pomyślałam sobie, że pokazuję tam nie dość, że trochę prywatnych zdjęć, to jeszcze w dodatku siebie, jak wyglądam jak troll. Ale teraz znajomi mówią, Boże, nie farbuj się na czarno już nigdy więcej. Natomiast wiesz, to były takie czasy, też nie było wtedy ani fryzjerów takich super, w sensie może byli, no ale ja ich nie znałam. Takie czasy, mieszkaliśmy na uboczu gdzieś w Józefowie i to wiesz, wszystko było takie, szukałam swojego stylu, szukałam siebie, nie było ubrań za bardzo fajnych i
No i tak pomyślałam sobie, że to jest fajne pokazać też drogę moją całą w tym klipie i do tego tekstu mi to jakoś bardzo też pasowało. Też są oczywiście twoje rodzinne zdjęcia, twoi rodzice i chyba wakacje. Pamiętasz te takie, które... Czy są takie wakacje, które ty wciąż wspominasz ze swoimi rodzicami? Wiesz co, no na przykład pamiętam, jak byłam bardzo mała i wiesz, generalnie w domu się nie przelewało, nie było już perfektu, tata prowadził jakieś roboty i coś, no i tak pamiętam, jak po prostu odkładaliśmy długo na wyjazd do Bułgarii, no i pojechaliśmy do tej Bułgarii i pamiętam, posłuchaj, że podjechaliśmy pod takie domki kempingowe, w których mieszkaliśmy, a te domki kempingowe nie miały kibla, telewizora, nic. To były po prostu dwa łóżka w takim, wiesz, pod takim dachem. I pamiętam, że pierwszą rzeczą, którą zobaczyliśmy, to jak baba się drze, że jej telewizor ukradli z tego domku. I wszyscy pili słoneczny brzeg wtedy. I po prostu cieszyli się słońcem generalnie. Nie było nic. Ja spałam w tym domku z moim wujkiem, który totalnie chrapie. I ja w ogóle zasypiałam jak dziecko, no bo byłam dzieckiem, a wszyscy wtedy mówili, że słychać go cztery domki dalej, więc że nie wiedzą, jak ja śpię. Tobie to nie przeszkadzało po prostu? Nie. No właśnie, jeszcze wracając do Niepoprawnej, to wspominasz tam, mówisz, że inspiracją była twoja podróż w programie America Express. Jak ty dałaś radę podczas tego programu? To było trochę tak jak podczas trasy koncertowej? No nie. Wiesz co, były... Słuchaj, to była... Wiesz, totalna lekcja, bo bywało upokarzająco mocno. W sensie to było tak, że naprawdę były momenty, kiedy na przykład chodziłyśmy w deszczu z Żanetą dwie godziny i nikt nas nie chciał przenocować. I nie. I zatrzaskiwany przed twarzą drzwi. No to wiesz, to są trudne momenty. Ale słuchaj, z drugiej strony, Paulina, to było tak, że nie miałaś telefonu, komputera, kalendarza, planu i nie wiedziałaś, co będzie za godzinę. To było piękne, że ta przygoda... Prawda? Wolność, prawdziwa wolność. I to powodowało, że poznawałam ludzi, że pachniało właśnie, wiesz, inaczej, że było kolorowo. Wiesz, Ameryka Południowa jest piękna, więc na pewno mnie to bardzo zainspirowało. Naprawdę, ja wróciłam i od razu się zabrałam do pisania piosenek. Teraz oglądacie wspólnie odcinki i wymieniacie się chyba też doświadczeniami, uwagami i też wspominacie tę podróż, prawda? No raczej, my mamy grupę w ogóle America Express. Właśnie przed chwilą bracia Collins napisali, udostępniamy teledysk patrycyjnowy, są tacy kochani. Ale wiesz co, no tak i się bardzo zżyliśmy, mimo że tam jest każdy z innej bajki po prostu, to tworzymy, wiesz, fajną grupę bardzo. Ale tobie też tam pewnie towarzyszyła tęsknota za domem. Tak, pojawiała się w takich momentach, wiesz, zmęczenia, kiedy dostawaliśmy na przykład na chwilę telefon, żeby zadzwonić do rodziny i to mnie rozwalało totalnie, wiesz, głos synka i ten, ale słuchaj, no z drugiej strony wraca się wtedy też z fajną energią do domu. Powiedz mi, czego nauczył cię ten czas domowej izolacji? Zaczęliśmy trzeci tydzień, w związku z tym już podejrzewam, że różne myśli były też i w twojej głowie, różne rzeczy się działy. Ja na przykład ze swoim mężem w pierwszym tygodniu kłóciłam się codziennie. A teraz nie. Teraz nie. Widzisz? I ja miałam tak samo. Naprawdę. Zaczęliśmy w ogóle od totalnych awantur, a teraz jest bardzo spokojnie. Dlatego myślę sobie, że co mi w głowie? Za szybko żyjemy. To mam w głowie. Za szybko. Za dużo bodźców, za dużo tego wszystkiego, mediów społecznościowych, korków. Cały czas wszystko to się bardzo nakręca i... No i też myślę sobie, jak bardzo kocham to, co robię. W sensie, jak kocham granie koncertów i jak tęsknię za moimi przyjaciółmi, za rodzicami. Takie refleksje mi przychodzą. To właśnie zatrzymanie też może mieć takie pozytywne skutki, prawda? Że docenimy coś, tak. Co po prostu było totalnie bez znaczenia. Dokładnie tak. Moja droga, to myślę, że to jest najlepszy moment, aby nasi widzowie zobaczyli po prostu fragment twojego najlepszego wniosku. Za to spotkanie. No i obiecuję ci, do zobaczenia na koncertach. Będę stała pod sceną. Teraz wiesz. Cię za słowo. Stoję przed tobą. Spójrz sercem na dłoni. Nie ty, damoni.